Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i widzimy się znowu w grze Elden Ring. I tak, słowem wstępu powiem wam kilka rzeczy. Po pierwsze, możliwe, że niedługo porzucimy koncept używania broni całkowicie. Ten czar, którego teraz używam, koryjski siekacz czy jakoś tak, nawet nie wiecie, jaki jest wspaniały. Żre tyle, co i nic tej many. Czy tam FP? Tak czy inaczej, zobaczcie. Tyle, co i nic. 4 punkty. A obrażenia ma naprawdę niesamowite. Jestem w stanie powiedzieć, że lepszy od naszego startowego kamyka nawet. Więc no. Też żre mniej, żeby nie było. I to jest pierwsza wieść, więc tak. Możliwe, że niedługo nie będziemy potrzebować żadnej broni. Niczego szczególnego. A druga sprawa, ważniejsza, to musimy dojechać tutaj. I jeśli kogoś zastanawia, dlaczego dojechać tutaj, to odpowiedź jest banalnie prosta. Otóż zlokalizowałem miejsce, które szukałem i co ciekawe, do którego dojechałem raz przez przypadek samemu. A może nawet raz? Nie, no kilka razy. Na ślepo tam jechałem i jakimś cudem udało mi się dojechać. Ale anyway, że tak to określę, tak czy inaczej jedziemy przed siebie. Dzisiaj może zakończymy już takie poszukiwania. I właśnie jak widzę tutaj takiego wroga, zobaczcie na snup. Oj, zasięgu najlepszego tu nie ma. Ale obrażenia bije naprawdę świetne. Więc tak, będę musiał się nauczyć zasięgów, ale definitywnie... Nie, 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 gwiazdo, klucz! Co żeś narobił? Pff, nie wierzę. Nie wierzę w swoją lamę, naprawdę. Ale no, tak się leczy, definitywnie będziemy... Możemy z tego korzystać bardziej. Co za tym idzie, będę mógł odpuścić trochę siły zręczności. Tam głównie siłę, bo zręczność... Nie chcąc, nadal będzie bardzo cenne, bo dla tych, którzy wiedzą zręczność w Elden Ringu, podobnie jak to było chyba w Dark Soulsach 1 i możliwe, że 3. Nie wiem, czy w 2, ale no, ogólnie zwiększa szybkość rzucania zaklęć, więc tak. Warto ją mieć ogarniętą. A z innych rzeczy, które tak w sumie mógłbym jeszcze dodać, to nie wiem, czy coś jest, ale zobaczcie, nawet ten cały kryształowy wybuch nie jest tak skuteczny, jak po prostu użycie koryjskiego siekacza, no. Proszę. Szczerze, jak się bawiłem trochę tym na tych kwiatach w pobliżu miejsca startowego, znaczy miejsca startowego, tego miejsca, gdzie mamy właśnie czardziejka, powiem szczerze, no nie spodziewałem się, że to będzie takie skuteczne. I teraz tak, jesteśmy w takim miejscu. Jadąc tutaj, tak jak mówiłem, spotkałem dosyć nietypowych wrogów. Tego jednego możemy pokonać. Zresztą pamiętacie, możliwe, że niektórzy z starej serii. I z nich dropi całe ich chyba ubranie, ale przede wszystkim ich dzida. I trochę z tej dzidy korzystałem, to mogę szczerze powiedzieć, jeśli chodzi o podejście poprzednie. Nie jakoś dużo, to był dosłownie krótki, chwilowy epizod, jeśli się nie mylę. Ale uwielbiam ją za jej design i za jej moveset, to też jest bardzo ważne. Za tym się z chęcią bym zgarnął tutaj. Chociaż nie jest też takie istotne. Prawdopodobnie istotniejsze będzie na podejściu jeszcze jakimś innym, które będę kiedyś sobie pewnie robił. A może i nawet obecnie robię, bo coraz bardziej to rozważam. Więc no, nie mogę wykluczyć, że zrobię jakieś kolejne podejście gdzieś coś w jakiejś innej formie. I tak, co zaklęcie chyba jest bardziej dla stagerów niż dla czegokolwiek innego. No i dobra. Wykończmy roboty chwilowo z nimi. Jak widzicie, no, nieporównywalnie potężniejsze jest to od ciosu moją kataną. Nawet. I oczywiście, ktoś powie, ale katana masz limitowanie, a to się kiedyś skończy. I dla takich ludzi jak ci, którzy by mnie to mordzili, powiem, macie totalnie rację. Ale jeśli będziemy ostrożni grać, to tamto zaklęcie i tak wystarczy na wszystko. Zwiedzam z czuwa, skrywając Boga podpowiednego duszy. O, Mariko, wieczna królowo, on jest twoim wieścianym dzieckiem, a... Chwilowo mam takie, o co ci chodzi? Ale chwilowo, bo z jednej strony właśnie nie ogarniam, a z drugiej podejrzewam, co to może być. I o co może chodzić, więc tak czy inaczej po prostu podpalmy miejsce łaski. Podnieśmy świętą łyzę. I kiedy już jesteśmy przy tym wszystkim, run nadal nie mam niestety na rozwinięcie poziomu. Ale wzmocnimy po prostu butelki. Miejmy może 4 do 3. Wiem, że ryzykowne, ale potrzebuję więcej many, jeśli mam się bawić siekaczem. I pogadajmy z Melinią, która opowie znowu jakąś histerię. Spoken echoes of Queen Marika linger here as well. Shall I share them with you?
Ale rzeczywiście, z chęcią posłucham. America's own words. Then, after thy death, I will give back what I once claimed. Return to the lands between. Wage war. And brandish the Elden Ring. Grow strong in the face of death. Warriors of my lord. Lord Godfrey. Okej. Nie do końca wiem, do czego miałoby się to odnosić, ale i tak fajne słowa, fajne wszystko. Tak. Że coś tutaj jest i... Oj, jest trupek. Jako, że jest tutaj trupek i tak dalej, no niestety. Musiałbym znowu już marnować manę, energię czy cokolwiek, tylko że nie chcę to. Już są fakty, że jeszcze mam katanę wyekwipowaną. I no, pojadę zająć się resztą spraw, unikając może komplikacji. I tak, żeby nie było, nie porzucimy całkowicie idei broni, bo z czasem wypadałoby i tak ją nosić, po to, żeby mieć jakby szybkiego cheata, który pozwoli nam mieć dostęp do niektórych zaklęć bez noszenia ich. Ale tak, zanim to mamy jeszcze dwa miejsca do odwiedzenia. Nie będę o takich rzeczach myślał i zacznijmy od tego. Bo jeśli się nie mylę, jest tutaj coś fajnego, co może będę musiał nosić kiedyś i korzystać, bo tak, to od razu mogę zaspoilować, jest coś do noszenia. Tak, przy cmentarne ruiny tutaj nie pamiętam, co było, więc szybko się zerknie. Pochodnia? Dziękuję. O cholera! Tak co, ale ciebie tu nie chciałem. Zawsze ich nie lubię, to są chyba perfumiarze, czy jakoś tak się nazywają. A, jest ich tu więcej, super. Nie, no, jeśli tobą wygra, to muszę się bawić siekaczem. I umarłem. Ale dobra, gdzieś nie tylko było posąg. Więc i tak dobrze, że się odrodzę. Oczywiście, że przy posągu będzie bliżej. Ale okej, skoro pilnujemy tego perfumiarza, czy jak się oni tam nazywali, ogólnie ci tej strzelcy, to... Obawiam się, że może to być coś cennego. Jak jest to coś cennego, to ja chcę wiedzieć, co to. Turek nie atakuje, dziękuję za wątrobę. Tak, o, tutaj to było, dobra. Muszę być gotowy na starcie z nim. W użyciu kalijskiego siekacza i innych rzeczy, chociaż głównie siekacza, bo... Ucie obrażenia ma świetne, a many wymaga tyle co nic. Dobra, pierwszy pokonany. I tak, bełt perfumiarza sugeruje, że to faktycznie jest perfumiarz. Okej, okay, unikasz? Dobra, nie to. Jak chcesz uniknąć, to gin. Dobra. I kosztem niestety trochę many, ale nadal udało się ich pokonać, więc zobaczmy, co się tutaj dalej kryje. I miejmy nadzieję, że będzie to coś wartego mojej uwagi. Proszę, żeby tu nie była pułapka. Dziękuję. Jak ja mogłem zapomnieć o takim cennym miejscu i takim cennym przedmiocie? Wstyd i hańba, po prostu gwiazdo kluczu. Wstyd i hańba. Skrzydlak ta kosa, najwspanialsza z broni, z którymi miałem do czynienia do tej pory. Powinienem się wstydzić, że zapomniałem o jej miejscu spoczynku. Oj, tak, powinienem się wstydzić. I dobra. Zobaczmy szybko, czy mamy. Mamy nawet trzy kamienne miecze. Tak, tutaj jest... Powiedziałbym, dosyć ciężka walka. Ale nieważne, jak ciężka jest, chcę wam pokazać. I powiem tylko wszystkim tak. Jeśli to jest to miejsce, o którym myślę, a wydaje mi się, że to jest to miejsce, a to zaraz się przekonamy. Jeśli to jest to, to powiem szczerze razy wielu z was tutaj przychodzić, bo to, co tutaj jest, jest no, dosyć fajne. Dla każdego prawie, że. Więc tak. I tak, to niestety jest to. Niestety i na szczęście zarazem. Niestety, popatrzcie. Na dystans tego nie pokonacie. A wręcz, no niestety dużo bije, więc trzeba być ostrożnym. No i proszę, zabił mnie, bo nie chciał się leczyć, ale no. Teraz już mam pewność, że to jest on. I...
mówiąc wprost, spróbujemy jeszcze raz. Jeden, nie więcej. I jeśli się nie mylę za pokonanie go, a wszystko sugeruje, że naprawdę to jest on tak, mogę się oczywiście mylić, nadal to podkreślam, dostaje się bardzo potężny talizman. Potężny, ale nie będę okłamywał was, że jest on bez wad. Bo prawda jest taka, że większość rzeczy potężnych ma tutaj swoje wady, ale no. Na razie się tym nie przejmujmy, tylko szykujmy się na walkę. Okej. Oj, zapomniałem o tym ruchu. Dobra. A jak ci się spodoba to? Okej, nawet nie przetestuję, jak ci się to podoba. Bo jesteś za szybki, a ja mam za niską zręczność. A co, zobaczymy, czy garnki ci się podobają? Podobają ci się, o tak. Paniały pomysł. O nie. A proca? Czyli jak ja to mówię, idź głazem? Też. Okej, nie wiem, co się dzieje, ale może lepiej, żebym nie wiedział. Oj, niedobrze, nie umieraj, Gwiazdoklucz, nie umieraj. Okej, nie umarłeś, Gwiazdokluczu, jest jeszcze w takim razie sukces. Okej, poczekaj na okazję. I zamachnij się swoim kosturomieczem, żeby przezwyciężyć tego dziada. Albo rzuć w niego głazem. Nie, musimy teraz używać szybkiej magii. I pokonany. Więc tak. Jest łatwiej niż pamiętałem. Ale nadal. Jest trochę ciężko. Tak czy inaczej powrócimy tutaj. Zostawić z powrotem zaraz znacznik. Mówię dlatego, że dzisiejszy epizod ma być poświęcony bardziej istotnym rzeczom niż to. I teraz jak już, no, chwilę się poddałem, mogę powiedzieć wprost. Prawdopodobnie, jeśli się nie mylę, dostaje się za niego podstawową wersję pieczęci Radagona. Która to chyba zwiększa wszystkie statystyki, typu siła, zręczność i tak dalej, o 3. Ale kosztem tego, że otrzymuje się tam chyba kilka procent więcej obrażeń, do tej pory nie jestem pewien ile. Tak czy inaczej, no, żebyście wiedzieli, z czym macie tutaj do czynienia dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Czy mówię podstawową wersję, bo istnieje lepsza. Jeśli chodzi o lepszą wersję, możliwe, że nawet nie w tym epizodzie, bo no nie będę ukrywał, mam ważniejsze na razie rzeczy do zrobienia. A co, no, jakaś jaskinka. Będę musiał ją zwiedzić. Ale tak, w niedługim epizodzie, niebawem, bardzo możliwe, że zobaczycie, jak ją jakby uzyskać i są podobne. A dlaczegoż to? Odpowiedź jest bardzo prosta. Bo tak naprawdę tamtą pieczęć można zdobyć łatwiej niż tą. Pewnie macie teraz trochę takiego umysłowego laga. Ale jak ja preferuję to mówić, laga dygę. Więc no. Będę musiał naprawdę wam chyba to wyjaśnić, pokazać co podobne. Ale naprawdę nie wiem, czy w tym. Chociaż pewnie w tym, co i tak zrobię znacznie. Jak ja zaczynam gadać jakieś pierdoły, to potem się na nich skupiam i zapominam o tym, co miałem robić, przez co robię jakieś pierdoły, o których gadam, zamiast trzymać się mojego oryginalnego planu działania. A żeby nie było oryginalnym planem działania, dzisiaj było przyjechać tutaj tylko. No i przy okazji po drodze tamte inne miejsca. A potem skupić się na polowaniu na jakiegoś bossa czy coś. I proszę. Jesteśmy tu. Ujmijmy tego, żeby nam nie przeszkadzał. Kostów w dłoń, na wypadek gdyby tam było coś mocniejszego. To karyjskim sikaczem pokonamy. Ale nikogo nie ma, więc... Oto i... Bardzo ważny moment. Ta skrzynia jest pułapką. Ale... To, że jest pułapką, szczerze... Jest tym razem atutem. Bo w przeciwieństwie do innej skrzyni, którą... Niebawem pewnie też pokażę. Bo przynosi nas bardzo fajnego miejsca. Tutaj proszę. Przynosi nas to do Leyndell, królewskiej stolicy. Bardzo, ale to bardzo zaawansowanej lokacji. Tak prawda jest taka, że to miejsce, do którego nas przeteleportowało, obecnie nie pozwala nam zwiedzać tego wszystkiego. Nie pozwala nam nic tu chyba zrobić, albo prawie nic. Ale szczerze, żaden z tego problem. Totalnie zero problemów. Oje, to coś nie ożyje. Ja musiałem wykrakać. Ale mniejsza z tym. Można teraz użyć, czyli albo teraz to nie działa, albo nie wiem co. Ale tak, jeśli się nie mylę... spróbuję tylko to pokonać oczywiście. Tu... Ojeju. Ma za dużo hapeków. Ale tak, tu właśnie gdzieś jest schowana rzecz, po którą tu chciałem przybyć.
Jak widać się słusznie. Titan błogosławionej Rosy, mamy co. I okej. Okay. Tego dziada nie mam jak pokonać. Spróbuję tylko szybko odzyskać runy po tej śmierci. Po czym wiejemy stąd. Ale tak, Titan błogosławionej Rosy. Coś, co naprawdę pozwoli nam lepiej egzystować. Czegoś teraz. Bo później to może być znacznie mniej istotne. Ale teraz mamy dzięki temu wspaniały efekt regenerowania 2 HP na sekundę. Pomyśl sobie... Cholera, no ale 2 HP. Co to ma być? Co ci nic nie da? Ale otóż da. Jeśli będę pamiętał o tym, żeby zasłaniać się tarczą na co niektóre ataki, to... To, co przejdzie przez tarczę ewentualnie, będzie małe. A to, co będzie małe, szybko się zregeneruje dzięki temu, więc... I po prostu, wiecie, w taki sposób udało mi się zredukować potrzeby używania czerwonych butelek. I jak już to mamy skończone, patrzcie, jak daleko jesteśmy. Co dalej? Powinno być nic, ale... Menon 4 teraz... Teraz mi się zachciało pokazać wam, jak łatwo można zdobyć tę pieczęć. Więc moje ostrzegawcze gadanie, że cholera, nie powinienem o tym wspominać, bo teraz będzie mi się chciało to zrobić. Miałem rację. Tak czy inaczej, jedziemy tutaj, co macie kurhany. Bardzo niebezpieczny teren, na którym i tak byliśmy, bo szukaliśmy wtedy tej wspaniałej pochodni odganiającej większość bestii. I ktoś zaraz powie, ale skoro tam mówisz, że to są niebezpieczny teren, to w jaki sposób uważasz, że jest to łatwiejsze do zdobycia niż pokonanie mini-bossa zamknięte w obszarze, gdzie nic innego ci nie przeszkadza i jest to teoretycznie lokacja, którą możesz zwiedzać na początku bezpiecznie. A zaraz zobaczycie. Naprawdę, zaraz zobaczycie, bo... Chociaż lokacja jest niebezpieczna, tak jak widzicie, no jadę sobie na strudze, bo tak, zapamiętałem imię, to jest nadal struga. Szkoda, że nie jest smuga czy coś tego typu, bo struga tak trochę dziwnie brzmi jak dla mnie. Ale no, już filozofowałem sobie na temat tego imienia milion razy. Więc nie ma co kolejny raz i tak, no, po prostu jedźmy dalej. Taka ciekawostka, tutaj mamy smoki różne, jak widać. I ten największy jest teoretycznie, można powiedzieć, głównym wyzwaniem tego miejsca. I co jest ciekawe, bo jest głównym wyzwaniem, a z drugiej strony w ogóle z nim się nie walczy. Żeby go pokonać, trzeba po prostu pokonać mniejsze smoki w okolicy. Tyle. A teraz miejmy nadzieję, że idę dobrze i że to tutaj faktycznie. I nie zrobi z siebie... jeszcze większego jełopa niż jestem w rzeczywistości. Ale idziemy. Jeśli to jest to miejsce, to po prostu idę. I odpowiedź mi tak, to jest to miejsce. Co do tego, że mam wątpliwości, widząc tutaj początkowo tych wrogów, to wszystko, co tu się dzieje. Bardzo, bardzo, jak mówię, potencjalnie niebezpieczne miejsce. Ale jako, że idziemy tutaj tylko pod talizmana, a sam fort będę zwiedzał kiedy indziej. Zobaczycie, że jest tutaj w miarę prosto. I to jest tak, otwierając tutaj mamy jeden skarb, druga połówka medalionu. I powiem, że to jest niepotrzebne nam na razie. I się fajnie mieć i tak dalej, ale... Ja podziękuję. To, co jest jednak najważniejsze, najistotniejsze i najciekawsze, to właśnie droga do tego talizmana. Gdzie patrzcie, spadamy tutaj. I teraz najlepsza część. Idziemy sobie tak po prostu. Są szczurki. Okej. Okay. Ktoś powie, no co dalej? Gdzie ten twój talizman? Odpowiedź brzmi... Tutaj skoczymy. Idziemy tak. Witamy się z dużym szczurem, który nic nam nie zrobi, mamy pochodnie. Zeskakujemy tutaj. I uwaga, uwaga, sądząc po kolorze światła, pamiętam dobrze, oto bolesna pieczęć Radagona. Potężniejsza wersja tego, o czym przed chwilą mówiłem. Jednocześnie legendarny talizman. Tam talizman. Talizman mówi za często przez planszówkę. Swoją drogą bardzo polecam, chociaż wiem, że wielu z was może ona wynudzić. Ale tak, no. To tyle. Więc dla wszystkich niepewnych, niezdecydowanych czy niedowiarków, dobrze, udowodniłem wam, że legendarny talizman, i tak, przyzwyczajcie się, żeby to często tak gadał, no jest łatwiejszy do zdobycia, nawet na początku gry, niż jego słabsza wersja. Wystarczy tylko być takim
jakby to najlepiej określić, lekkomyślnym łupem jak ja i zaszarżować do lokacji, która może cię zabić jednym uderzeniem, żeby go podnieść. Ale hej, łatwiej. Dosłownie łatwiej, nie musicie się z niczym bić. Trust me, 100% legit, no scam. Chyba znowu palma kokosowa odbija, albo kokos palmowy. Tylko nie wiem, który tym razem. Tak czy inaczej. To najwyższy czas, żeby się zemścić na Godricku. Zobaczmy, jak to działa. No, w miarę ładnie. Teraz jakby tylko ostrożnie podchodził do atakowania. Nie powinno być żadnych problemów z tym, żeby... no, przezwyciężyć. Bo bijemy bardzo dużo karyjskim siekaczem. Jedyne co, to tylko trzeba pamiętać, by nie robić długich serii ataków. Pierwsza sprawa. I druga, żeby być ostrożniejszym niż po tym... niż na tym podejściu. No trochę nadal zlemiłem, ale... patrzcie, nie jestem przyzwyczajony do walki tym wszystkim. A i tak sobie radzę dobrze. Będzie okej. Ale zanim to jeszcze przypomniałem sobie, że mam w sumie ten niesamowity eliksir. I mogę coś tutaj dodać. Zwiększa energię. Bardzo się ładowana, tak nie, energia niech będzie. A jeśli chodzi o zaklęcia, które będą mi tu potrzebne, to tak. Na pewno potrzebny będzie karyski siekacz. Druga rzecz, którą można wziąć, jak będzie to tarcza uczonego. Zawsze sobie wzmocni trochę skuteczność tarczy. I tak, ostatnie zaklęcia mogą to być nawet takie, bo czemu nie. I tak, jeśli naprawdę się chce popisać i nie iść tam z bronią, weźmy też tę tarczę, która jest teoretycznie lepsza. I proszę, będziemy się zasłaniać tarczą. Tam nawet będę mógł wzmocnić, jeśli będzie taka potrzeba. Co zrobię pewnie podczas drugiej fazy. I jakoś sobie z tym wszystkim poradzimy. I teraz tak. Zmarnowałem jeden cios, ale spokojnie, damy radę i tak. Okej. I widzicie? Mówiłem, że wystarczy dobrze się zasłaniać tarczą i... nawet te większe ciosy nie będą aż takie straszne. Dobra. Myślimy w sumie ze dwa kamyczki, bo czemu nie? Jak widzicie, kamyczki biją mniej. I sam wskoczyłem w atak. Brawo. Brawo ja po prostu. Jestem niemożliwy momentami. Więc no, poza moim głupotą nie ma już niczego, co nas ogranicza w możliwościach walki z tym dziadem. I jak mówiłem, nie chcę wzywać na Felilux. Damy radę bez niej. Musimy. Zależy od tego honor mnie jak... mnie. Mój honor jako gwiazdoklucza. Tylko jak też wspominam, kluczem do sukcesu w tym wszystkim jest to, żeby jak najwięcej używać siekacza, jak najmniej innych zaklęć. Nie dlatego, że siekacz bije bardzo dużo, a kosztuje relatywnie mało. Ale cóż, tutaj teraz stracimy szybko meduzę, więc może muszę rzucić kilka kamyczków, żeby go rozproszyć i odciągnąć od meduzy. No, dobra. Kosztowało mi to trochę więcej niż gdybym chciał używać siekacza, ale... czy było worth? Jak najbardziej. Nie! Godric, niegrzeczny Godric, nie wolno bić meduzy. O proszę! Przeżyliśmy jakimś cudem. Gorzej, że nie mamy meduzy. Ale dam radę. Muszę. Jakim gwiazdoklucz? Gwiezdny klucz i wszystkie inne określenia. Muszę dać radę. Więc dam radę. Okej, i unik. I raz, dwa, trzy. Okej. Druga faza. Czyli ta faza, w której będziemy musieli wzmocnić swoją tarczę na wszelki wielki, bo będzie tutaj pluł ogniem. I kiedy będzie pluł ogniem, będziemy mogli machać prawo, lewym naszym siekaczem, jakby nigdy nic. Oj, kurczę.
To jest pierwszy raz, kiedy gram takim buildem, a zawsze tego chciałem. Głównie dlatego, że po prostu jakoś tak Dark Souls 3, gdzie to też było możliwe, to jakoś szczególnie maniem nie grywałem. Tak czy inaczej, pokazuję wam tą scenkę, bo widzimy ją dzisiaj pierwszy raz, więc raczej nie będzie to bolało. Spokojnie, następnym razem będę już się pominął. Nie, tak, oczywiście swoją odciętą łapę wkłada w szyję smoka i odrywa główkę jakby nigdy nic, żeby została jego nową rączką. I oczywiście, chociaż nie ma żadnych organów ani niczego, co by mogło sugerować, że będzie co, pluło ogniem, to umie pluć ogniem. Ale no. Dobra. Biegniemy szybko. I w czasie, kiedy on pluje, wzmocnimy tarczę. To kosztuje dużo, ale zdecydowanie ułatwi nam przeżycie. I teraz tak, pić, wypiję. Jest to teoretycznie marnowanie trochę butelki, ale... No, wolę być bezpieczny. Okej. Okay. I proszę. Proszę. Widzicie to? Zaczynają się teraz te wredniejsze ruchy, bardziej zabójcze, tak jak to mówiłem, ale nadal jesteśmy w stanie tutaj łatwo przetrwać to wszystko. O nie. I śmierć, bo oczywiście, jak robił swój morderczy chwyt, to musiałem akurat nie uniknąć. Chwila, przeżyłem? Przeżyłem morderczy chwyt? Oj, Godric, chyba przegapiłeś swoją jedyną okazję na to, żeby ze mną wygrać w tym momencie. Tak. Dobra. Dobra, Godric. Widzę, że zaczynamy na poważnie się bawić. Czytamy... Czytaj... Ty zaczynasz robić swoje ulubione ogniożygi, a ja się tym nie przejmuję, bo w jakimś cudem jestem w stanie to przetrwać. Dobra. No, znowu mnie chwyciło? Przepraszam mnie bardzo! Jeśli teraz nie przeżyję, to będę smutny. Dobra, przeżyłem. Ale równocześnie też... Mam tak mało życia, że nie jestem w stanie już komfortowo używać siekacza. Zatem idzie zmuszony będę chyba dokończyć robotę tym. Nie dokończę roboty, bo oczywiście musiałem spłonąć. Ale okej. Okay. Szczerze powiedziawszy, to nie jest problem. Bo jak widzicie, mam już strategię. I teraz, żeby to było jeszcze ciekawiej, postaram się meduzę wezwać dopiero, kiedy on będzie sobie odcinał łapę. Żeby podczas drugiej fali mieć jej wsparcie. A ja na początku po prostu będę walczył tak, jak walczę. Samodzielnie. Już idealne start podejścia. Na pewno się uda. Oczywiście. Spokojnie, gwiazdo kluczu. Będzie dobrze. Uda ci się. Wierzę w twoje możliwości. Jestem zbyt ostrożny, naprawdę. Zbyt bardzo chcę już go po prostu mieć za sobą, chcę go posiekać tą moją magią i tak dalej, więc... Chyba naprawdę będę musiał po prostu bardziej na spokojnie i metodycznie do tego podejść. Mhm. Dobra. Oj! Oj! Nie pamiętam, że tu bije aż tyle. Chyba naprawdę mamy za mało HP-ków i innych takich rzeczy, ale no, co ja mogę zrobić? Jedne, co bym mógł, to podkreślam, co bym mógł, to wziąć to. Zobaczcie, to podbije nam trochę statystyki. Więc teoretycznie może udałoby się ubrać jakieś lepsze rzeczy, ale czy jest sens? To też zwiększa trzymywane obrażenia, więc pewnie...
Pewnie nic nie zmieni, dobra. Powiedzmy, że jeszcze raz spróbuję bez meduzy na pierwszej fazie. Jak się nie uda, to bierzemy meduzę. I najpierw tak, standardowo szarżuję ze swoją siekierką. Mogę zrobić tutaj dwa, nawet będę chciwy i zrobić trzy zamachnięcia. I okej, teraz spokojnie się odregenerować trochę. Dwa machnięcia. Tarczka na wszelki wielki. I jak widać, to był bardzo dobry pomysł. Trochę gorzej, jeśli tak nas jakby przygniótł swoim ciężarem. Swojej ponadprzeciętnie... Tak, ponadprzeciętnie dużej ręki. Niestety. 30 minut odcinka, ja znowu nic. Smutne. Po prostu pójdźmy tą strategią, która jest najbezpieczniejsza, czyli meduza na starcie. Wstydliwa, ktoś powie, bezsensowna, ktoś powie, że to czterstwo. Ja powiem, mam skill issue i muszę tego używać. Ale tak, jak mówię, nie ukrywam tego, że mam skill issue. Jedne, co ukrywam, to to, że mam skill issue 100%. No tak, no to musicie przyznać, że czasami wygląda, jakbym umiał to wszystko grać. Prawda jest niestety zupełnie inna. Większość czasu nawet nie mam pojęcia, co ja robię. Tak jak w tym momencie, kiedy znowu umarłem. No okej, ubiłeś mnie, Godric, ale nie musiałeś jeszcze mojego ciała teraz zgnieść ze swoim toporem. Chociaż trochę szacunku dla zmarłego, okej? Dziękuję. Próba nie wiem, która. Poziom frustracji, irytacji i złamania moją lamą jest coraz wyższy. Ale nie oznacza to, że się poddam. Co nie? Właśnie dla takich momentów, jak przezwyciężenie jakichś wielkich trudów, się żyje i umiera w Soulsach. A bądź co bądź, Elden Ring teoretycznie można byłoby zaliczyć bardzo prosto do Soulsów, pomiędzy twórców i gameplay. No, to, że jest Souls-like'iem, co w sumie od prawdziwych Soulsów odbiega tylko tym, że jest w innym świecie. No i że ten, jak mu tam było? Teraz niestety nie powiem, ale ogólnie autor Piotron pomagał mi w pisaniu świata, scenariusza i takich różnych rzeczy. O czym, powiem szczerze, często zapominam, jeśli chodzi o kwestie Elden Ringowe. Muszę sobie sam to przypominać po prostu. I mam takie, aha, no tak, był taki fakt na ten temat. Jak ja mogę to zapomnieć wszystko? Ale no. No co ty tak dużo pierdzisz, Godric? Zrób no proszę jakiegoś normalniejszego ataka niż te bonki. No i znowu. Czy wy widzicie tego jełopa? On już zasługuje na miano jełopa niemytego. Naprawdę. To już nie jest jełop, to już jest jełop niemyty po prostu. A jak zapewne ci, którzy mnie oglądają trochę dłużej, albo znają mnie dłużej. Znają, chciałem powiedzieć tak, to wiedzą, że jełop niemyty to już jest gorszy standard niż jełop. Nadal to nie jest obraźliwie mówiąc coś, tylko po prostu no. To już jest gorszy standard niż jełop. I zdecydowanie gorszy niż jełop Stefan. Bo jełopem Stefanem można nazwać coś, co jakiegoś śmęckiego bohatera, który się nie słucha. Czy który trochę lami, ale... Ale nie jełopem niemyty. Z drugiej strony nazwanie jakiejś postaci jełop Stefan też jest takim, można powiedzieć, hołdem do... To po prostu mojej ulubionej postaci z jednej gry, którą właśnie nazwałem jełop Stefan. Bo już tak wyglądał mi na Stefana, a samo Stefan było już zajęte, więc no, musiałem. Bo to było jakieś MMO czy coś tego typu, więc no, rozumiecie. A siostra nawet oczywiście siedzi w pokoju i wskazała, że pierwszy raz chyba jełopa Stefana, jeśli chodzi o imię postaci, użyłem w Albionie, jeśli chodzi o MMO i tym podobne sprawy. I powiem wprost, nie zaprzeczę, że to był Albion, ale też nie potwierdzę, bo nie jestem pewien, czy to o Albiona chodziło, czy o coś innego. Okej. Ale i tak spokojnie, damy radę. Gorzej straciłem już całą manę. Namachanie mieczykiem i meduzę. A gościu jeszcze nie odciął sobie ręki. To znaczy, że będę miał na fazę odciętej ręki tylko 3 butle, a nie 4, tak jakbym chciał.
Z dobrą rzeczą to jest to, że my tutaj jeszcze żyjemy, więc może jakimś cudem uda mi się ją przetrzymać. Dobra, mamy fazę odciętej ręki. Jest dobrze. Jest dobrze. Faza odciętej ręki, czyli druga faza walki. Nie ma co czekać. Szarżujemy mu za plec i machamy mieczykiem ile wlezie. Mam nadzieję, że Meduza jakimś tym nie zrobi głupoty i nie wejdzie w jego ogień, jak on będzie nim pluł na wszystkie strony wszechświata. Dobra. Znowu robi ten atak ogniem. Niestety Meduza padła, ale swoją robotę i tak zrobiła. Inaczej mówiąc, zatruła dziada. Więc mamy sukces. I teraz tak. Ty, gościu, pluj ogniem ile chcesz. A ja po prostu będę cię tutaj teraz chciał unicestwić moimi pięknymi zaklęciami, dobra? Pasuje ci? Dobra, to ty rób ataki, które mi nie trafią, a ja będę w ciebie robił pił z moich kamyczków. Po prostu pił! Pił! Nie. Gościu, miałeś robić ataki, które mnie nie zabiją. Gościu, mieliśmy umowę. O Jezu. Za dużo emocji. Definitywnie za dużo emocji. I za dużo miejsca na to, żebym znowu zlamił pod koniec walki. A na to sobie pozwolić nie mogę. Muszę to w końcu zwyciężyć. W imieniu tych wszystkich podejść, które przegrałem. I proszę, mamy co. Udało się. Dziękuję. Niestety nie mogę klęknąć, więc po prostu kucnę. Chociaż może mam jakieś klęknięcie na gestach. A w sumie mam. Tylko w sumie nawet modlitwę mam, więc odprawmy modlitwę ku chwale Godricka z Szywańca. Może mnie irytował, ale był godnym oponentem. Bardzo nawet godnym, mimo wszystko. Teraz, gdy został pokonany, moc jego runu będzie należeć do nas. Tak więc dziękuję ci, Godricku. Obyś mimo swojego strzywania i tak odnalazł swą drogę do Złotego Drzewa. I dobra, po takiej pięknej modlitewce i po tym wszystkim odpalamy miejsce łaski i w sumie co dalej, moglibyście spytać. Czy na tym kończymy odcinka? No cóż, odpowiem wam, że otóż nie tym razem. Z dwóch powodów. Przecież w sumie trzech. Tak, trzech, bo zapomniałem, że czysta, tutaj scenka i to wszystko, gdzie... No. Craven to the bone. Pushing me about like that. And after all that grafting, where did that get you? Look down on me, would ya? No. Szybciej, kończ swój monolog. Chcesz z tobą pogadać. Feel my bloody wrath. Oh, hello there. This weasel was... Godric was always looking down on me. He got what he bloody deserved thanks to you. What goes around comes around. He had an ugly heart, an uglier countenance, and met the ugliest of ends, eh? No, trochę muszę się z tym zgodzić. Ale mimo wszystko był dosyć potężnym oponentem. Tak czy inaczej mam tu sklep. Jeśli chodzi o ten sklep, czy było tutaj coś cennego, nie wydaje mi się. W sensie mógłbym ubranie bandyty kupić, bo teoretycznie pewnie byłoby lepsze od naszej szaty astrologa. Chyba astrologiem jesteśmy? Tak, chyba. Zawsze mylę astrologów i astronomów, jeśli chodzi o słowa. Tak, astrolog. No i tak, to jest jedna rzecz. Druga, która jest też bardzo ważna, to to, że tutaj, jeśli się nie mylę, będziemy mieć dodatkowe przejście dalej do następnej lokacji, następnej krainy, którą teoretycznie powinniśmy w kolejności zwiedzać, tak zgodnie z tym, co sugerują i... Aha, którędy to się przechodziło dalej? Bo w sumie nie mam pojęcia teraz. A tutaj musi być dalsze przejście, to pamiętam, że jest... A tutaj, dobra. Całkowicie w drugą stronę pobiegłem. Tak, drugą lokację tą całą będziemy zwiedzać już niedługo. I tu na pewno będziemy zwiedzać, bo jest tutaj aż za dużo rzeczy, które
zwiększą naszą moc bojową. Żeby nie było jeziorna Liurnia, czy jakoś tak się nazywało, jeśli chodzi o miejsce, jest niczym innym jak jedną wielką po prostu krainą, w której królowało kiedyś czarodziejstwo, więc tak. Tu będzie się dopiero działo. Jest to lokacja olbrzymia, nie będę ukrywał. Ale też taka, w której pełno będzie właśnie bardzo niesamowitych znajdziek. Tak więc no. A to jesteśmy. I oto miejsce łaski. Dotykamy go. I cóż. Jeśli tym się zajęliśmy, to teraz pora chyba pójść zrobić najważniejszą rzecz dla mnie. W tym momencie. Dobra, jedną z dwóch najważniejszych, bo teraz w sumie dwie bardzo fajne dostaniemy. Ale ta numer jeden w sumie to będzie coś interesującego. Bo musimy zrobić szarżę przez to miejsce. W celu dojścia do jednego konkretnego miejsca. I normalnie bym może nie robił szarży, ale chcę wam to pokazać jeszcze w tym epizodzie, więc dlatego też zamiast iść tam spokojniej, czy eliminować większość oponentów, po prostu zrobię przysłowiową szarżę na Hama, która pewnie skończy się moją śmiercią. Właśnie to jest głupi pomysł, bo mam 20 tysięcy runów, teraz dopiero zauważyłem. O chulo. Ja może to nie był naprawdę najrozsądniejszy pomysł, patrząc na to, że... Ojej, że Berb mnie goni. No, tak. To był głupi pomysł. To był bardzo głupi pomysł, nawet. Jak czy inaczej, już się podjąłem czynności, to nie mogę przerwać w połowie. No, nie bić mnie w plec, proszę. Okej, Kukri. Miliony innych znajdźków tu będą też. Ale to nie tego szukam. Co to, to nie? Zapomniałam o tych hołełnych bałistach. Nie, oczywiście, że musiałem zapomnieć o balistach. Wiecie co, może... Może jednak warto będzie przejść w miarę normalnie. Jak już mówimy o w miarę normalnym przechodzeniu, to przy okazji warto się przeteleportować do lepszego miejsca niż to. Bo tak, ogólnie mówiąc, to, że zdobyliśmy wielki run Godryka, to jeszcze nic. Bo w sensie, okej, teoretycznie tam mamy run i super. Nic więcej nie trzeba. Ale w praktyce jest to w sumie dopiero pierwszy krok. Bo co tam po wielkim runie, skoro nie możemy go wyekwipować i stwierdzić, chcę go użyć, tak, on będzie mi dawał teraz bonusy. No nic. No tak, ogólnie wielki run to jest właśnie coś ala... No nie zwałbym tego ala przymierze na standardy Dark Soulsów, bo to by było sporym przekłamaniem. Ale... No nie, znowu? Aż byłem tak blisko. Dobra, jakby naprawdę bym się przeszarżować samemu. Ale powiem tak, najłatwiej to byłoby nazwać czymś a la człowieczeństwo, forma człowieka, żar, tego typu rzeczy. Daj to fajne bonusy, co prawda nie aż takie bezpośrednie i nie takie typowe jak włączenie koopa, tylko i wyłącznie ewentualnie zwiększenie HP-ka. Nie, tutaj mamy do czynienia z większymi bonusami. I właśnie to jest taka kwestia tego, że pierwsza runa, którą większość osób zdobywa, to jest słona Godryka. Moim zdaniem jest ona świetna, jeśli chodzi o początek. Czasem może jest mniej cenna, bo... Jak mamy już rozbudowane staty, to aż tak nie potrzebujemy bonusu do wszystkich statystyk. No tak, ogólnie mówiąc, runa Godryka jest niczym innym jak plus 5 do wszystkich statystyk, więc jest to mocne naprawdę na początku. I jak powtarzam, trochę mniej... Później w rozgrywce. A czemu na początku jest takie dobre? Pomyślicie? Czy może zapytacie? Kilka powodów. Po pierwsze, ekwipunek. No bo nie będę was skłamywał. Jeśli chcecie mieć ekwipunek, trzeba mieć statystyki. A na wszystko, czego chcecie, no nie wystarczy wam punktów na starcie. Na początku przygody, na początku gry, jak złotek zwał, więc... dlatego też na Godryka dająca play 5 do wszystkiego. No może trochę wam ulżyć. Druga sprawa, w przeciwieństwie do talizmanów, które pokazywałem. No, nie zajmuje ona miejsca na talizman, pierwsza sprawa. Tylko musicie aktywować ją
jakby odłamkiem runicznym chyba czegoś, tak? Czy łukiem runicznym, nie pamiętam teraz konkretnie nazwy. Po każdej śmierci, kiedy ona była aktywna. To jest trochę bolesne, ale teoretycznie tych odłamków będziecie mieć później wystarczająco. A nawet jeśli nie trzeba zawsze tego aktywować, jeśli wyposażenie, którego używacie, aż tak tego nie wymaga. Właśnie przy okazji wyciągnę z powrotem może katanę, chociaż nie, to mnie chyba przeciąży. Aż sprawdzę szybko i co, to będzie duży ciężar, to nie mogę. Dobra, to karyskim siekaczem przejdziemy ten etap. Tym razem, jak już obiecywałem, przechodzę go spokojniej, więc widzicie, eliminuję wrogów, myślę, a nie szarżuję na jełopa. No ale wracając, no. Tak, nie ma żadnych kar. Po prostu plus 5 do wszystkiego. Na standardy, jakim byście naprawdę nie chcieli tego mierzyć, w moim odczuciu nadal jest to bardzo potężne. I może nie broken, bo jak mówię, w Eldenie statystyki ciekawie działają. I ciężej jest, powiedzmy, stwierdzić, kiedy są one przydatne, kiedy nie, niż w Dark Soulsach na przykład, w których to osobiście bym stwierdził, że zawsze warto mieć więcej statów. Oczywiście są jakieś tam soft i hard capy też, ale powiedzmy, że na początku przygody aż tak nie czuć tego, że ma się powiedzmy jakiekolwiek problemy ze statystykami w Dark Soulsach. Natomiast w Elden Ringu, no niestety, jest to trochę odczuwalne. Że okej. Mówiąc, że w Dark Soulsach tego nie czuć w ogóle, to też byłoby kłamstwo. Bo teoretycznie czuć to trochę w pierwszych Dark Soulsach w szczególności. Oczywiście musiałem utknąć w najgorszym miejscu. Dobra, wiecie co, nie. Starczy tego. Ja cię nie dobiegnę do tego runa, po prostu zakończę odcinek. Na spokojnie sam sobie tam pójdę, wymorduję wszystko wokół. I spotkamy się na miejscu już w następnym. A na tym naprawdę wam dziękuję, mam nadzieję, że wam się podobało. Cieszcie się tak samo jak ja, że chociaż zapisaliśmy się na Godriku. Ale teraz na pocieszenie mogłem powiedzieć, że następne odcinki będą pełne eksploracji. A za tym idzie walki ze zwykłymi wrogami, więc prawdopodobnie będzie trochę lepiej. Tak mi się wydaje. Ale dobra, tak czy inaczej dziękuję wam wszystkim, no i trzymajcie się, hej hej.